właśnie to mnie to zdziwiło, że tutaj właśnie te auta, to wszystko. Normalnie jak tutaj się dowiedziałem, że tu normalnie to syn. No masakra, nie? Masakra jakoś. A ciekawe, co nie powodowało w ogóle, nie? Nie wiem. Znaczy może tak raz, dwa razy go widziałem, ale nie wyglądał na takiego, żeby nic więcej. Znała pani panią Marzenę i pana Macieja? Tak, z widzenia tak tylko, wie pani. Było widać, że syn jakoś źle z nimi żyje? Ja nie wiem, ja dopiero rano się dowiedziałam. Córka dzwoniła, bo sprzedaje w sklepie, nie? A tak nic nie wiem. A co może pani o nim powiedzieć? Nie chcę nic mówić, wie pani, szkoda gadać. Ale sprawda, że mieli kłopoty finansowe? Nie, ale obydwaj pracowali przecież, nie? Syn i ojciec, tak? No. Gdzie oni pracowali? Koczkę kładli. Mogę tylko powiedzieć, że to był przyjaciel mojego brata, oni razem pracowali, nie? Ten młody? I ojciec i ten młody. I razem na ryby jeździli. Razem jeździli podobno do pracy, razem pracowali, a teraz taka rzecz się stała prawdopodobnie. No razem jeździli, mój brat właśnie po nich przyjeżdżał, nie, do pracy. Ale to widać było coś, że oni się jakoś, coś między nimi jest, jakiś konflikt? Raczej my jak tu do nich przyjeżdżali, no to normalnie rozmawiali, normalnie było wszystko w porządku, nie? Czyli trudno powiedzieć, co się stało. Trudno powiedzieć, naprawdę, trudno. A charaktery jakie mieli? To byli porywczy ludzie, czy spokojni? Raczej bardzo spokojni byli. Raczej oni też tam no, mieli problemy, bo tam zarabiali jak zarabiali, ale no, byli w porządku ludzie, nie? A co o tym synu, to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Znał pan panią Marzenę i pana Macieja? No to jako z sąsiadów. I jacy byli? No, nie mam nic. Ale rozmawiali w ogóle z... Rozmawiali, tylko byli tacy, po prostu zawsze mieli niedostatki pieniężne. I oni pracowali u gościa co Kłaskowskie. Byli pracownikami. Czyli nie zarabiali dużo, tak? Pana zdaniem? Nie wiem. Nie wiem, ile zarabiali. A ta mama podobno chorowała, to jest prawda? Czy chorowała? No, czy się wie pani, jak tam chorowała? Moim zdaniem nie chcę nikogo obgadywać, bo ich nie ma. Zawsze miała problemy z pieniędzmi. To, co tu słyszałem. Nawet mi się kilka razy pytała, no ale wie pani tam... Trzeba pożyczyć. No i coś tam można pożyczyć, no ale ja mam też rodzinę, no to można coś wspomóc. I to było, mi się zdaje, tym całym powodem. Ojciec był taki, no czy się spokojny, był... Spokojny był i taki, może mało mężczyzną był. A tak górowała chyba ta pani. Tak mi się to wydaje. Tak. Ja to nie chcę nikogo oceniać, ale tak co przypuszczam. No były kłopoty podobno tam w domu też nie bardzo. Tu jeden kolega tam był i opowiadał, że tam nie tak, no żyli, nie mieli prądu i bardzo ubogo, nie. Syn jak był młodszy, to tutaj chyba kończył to jeszcze do mojego syna. Tam miał stanowisko takie dosyć i kupiliśmy sobie bardzo już taką dobrą kosiarkę. No to tu nam pokosił i u siebie też pokosił. Był takim człowiekiem naprawdę. Nie mam do niego żadnych zarzutów. I nic się nie popsuło? Nie, teraz. Raczej tak. Moim zdaniem, co ja tutaj myślę, to było coś takiego, że było on, nie wiem jak to powiedzieć, miał tutaj, no przyszedł z pracy, może był głodny, do mamy się zwrócił. Może jakoś zaczęła, może, ja to wszystko mówię, może. Zaczęła się jakaś tam awantura, ojciec się wstawił, no i wynik chyba taki był. Czyli niezaplanowane, tylko pana zdaniem, tylko raczej jakieś emocje zadecydowały. Chyba tak. Nawet jak tu przyjechała policja, to policja przyjechała, ale ja rozumiem jakieś długi albo coś. Jakieś niespłacone raty, a co byli. Tak było wszystko cicho, elegancko.